Czekaj chwilę, na co mam czekać chwilę? Masz radę, dawaj. Ostrze śmiertelności Dida. Czy to jest ta rada? Munkie. Siemano supi. Dobry wieczór. Czekaj, miałem wzmocnić sobie tamten, nie? Ostrzem użyj go dwa razy, można bić, please. A czy... Można to spróbować, ale to są trzy emblemy. I to jest takie... Znaczy, teraz ten, polecę tak tylko na YOLO, żeby zobaczyć ile to damage zrobi. Jest i on, Staturos, dobry wieczór, jak nie mam 17 emblemów. To nie jest ten przycisk, który chciałem. Zapomniałem jak się kieruję tym. No nie, tego nie mógł. Ge. Trzeba podskoczyć, tak. Pamiętam, że to mnie zabijało w zeszłym tygodniu. Nie wiem, gdzie jestem, kurwa, w ścianie. Dobra, spokojne. No nie, nie. Chciałem to wszystko wyparować, ale... No nie pyku. Dwa razy... No coś tam robi, rzeczywiście, ale to jest... Dużo emblemów. To kosztuje. Ten jeden atak mnie kosztował 6 emblemów. I na kolejny już nie mam. To jest ten minus. Chociaż nie, bo wy mówicie, jak mam 0 emblemów, to dalej mogę używać, tak? Tak mówię w zeszłym tygodniu. Okej, okay, od tego akurat się nie odskakuje. Są dwa graby, od jednego się odskakuje do góry, od drugiego się pod... Nie wiem, co robi. Okej. Okay. A to działa też na drugą fazę tak dobrze, czy tak średnio? No ten podwójny atak ma... jakiś tam sens. No kurwy syn. O nie! To nie ma aż takiego zasięgu, jak myślałem, że będzie mieć. Kurwa. Ja myślałem, że jeszcze plecami na mnie usiądzie. O nie! Dobra, niech mnie zabije. Prawie jak Rivers of Blood. No, coś tam jest podobieństwo. Jak nie dwa razy to, co się używa, to... Ale jak masz 0 emblemów, możesz tak używać. Tak, tak, rzeczywiście. Biłeś, jak się nie ruszasz. Bez emblemów mniejszy zasięg. A, okej. Okay. Dobra, daj. To miałoby sens. To brzmi rzeczywiście. Bo wydaje mi się, że jak rzeczywiście miałem z emblemami, to trochę dalej tej jakby ta krew leciała. Sława za drugim, graty. Ja nigdy nie byłem dobry Sekiro, ja tą grę tylko raz przeszedłem w życiu, więc... Myślałem, że jeszcze raz jebnie! Czy ona się jakoś bugowała? Nie wiem, ale mi to całkowicie odpowiada. Nie, to nie jest... Okej. Okej.
Aha, no tak. Myślałem, że to już będzie druga od razu. To dzisiaj pijemy, grejpfrutówkę z białym monsterem. Grejpfrutóweczkę. Lubelską. Moje ulubione kombo. Tylko nie mam lodu, kurde. W ogóle jak byłem w Żabce, to pani się mnie o dowód zapytała i miałem takie, och. Jak to miło, że jeszcze nie wyglądam tak staro, że w tym roku kończę... O Jezu, 30 lat. Myślałem, że będzie ostatni atak jeszcze z góry. O nie. Okej, dobra. Nie! Blokuj to, kurwiu! Nie mogę tego ostatniego ataku nigdy wyrzuć. O. O nie, to był zły pomysł. Okej. No come on, daj mi jakiś... Coś, co ja mogę... Come on. Okej. To jest zły pomysł znowu! Nie wiem, czy ten grid mnie popłaca, ale na razie... Wydaje się, że tak. O, nie mam już kuleczek, dobra. Muszę teraz gordy pić. A, jeszcze żyje! Okej. Okej, dobra. Mamy ją. Łatwo. Ej, to Mortal Blade jest naprawdę dobre. Mortal Blade jest naprawdę... Siemanko Lisicki, dobry wieczór. I siemano anonimowy. Jak to się kurwa stało, że zabiłeś najtrudniejszego bossa w grze przez przypadek? Znaczy przez przypadek, bo ja sobie ją ćwiczyłem, chciałem jej nie zabijać, ale zabiłem. I co, dzięki się należy. Tak, dziękuję bardzo. Znaczy ja wiem, że to też mówiliście w zeszłym tygodniu, nie? Ale ja mówiłem nie, bo tam tylko raz uderzałem i to było słabe wtedy. Ale jest to dobre. Będę musiał chyba częściej z tego korzystać i zobaczymy... Czy na większej ilości bossów to się sprawdzi. A tu gdzieś jest taka jaskinia, nie? Taka, gdzie sobie tam kwiatek jest, czy coś takiego? Czy to później dopiero? Czy ja już koło niej przeszedłem? Nie pamiętam. Czy ja muszę przebiec całe dookoła, bo nie pamiętam za cholerę. Dodatkowo hazardu nie było, jakim zabijałeś. No nie było, prawda, nie było hazardu. Nie będę nic pisać na streamie, ale będę dobrze. Spoko. Czy ja mam tu gdzieś wyjść, bo ja nie pamiętam za cholerę? Wydaje mi się, że za małpą był biały kwiatek gdzieś.
Prawda czy nieprawda? Czy ja źle pamiętam całkowicie? Tutaj, dobra. Ognisko, tak. Ah. Dobra, mam 124 emblemy w zapasie, więc na parę podejść kolejnych bossów to wystarczy. Biały kwiatek. I co on mi daje w ogóle? Bla, bla, bla. Przyciągam małpy. Dobra. I to jest do kadzidła, tak? Dla Kuro. Więc co, teraz do Kuro muszę? I teraz mogę iść w dół w ogóle od małpy, nie? Damy to Kuro i zobaczymy, co się stanie, bo ja nie pamiętam za cholerę. Jakie zakończenie? Zrobimy... nie wiem jakie. Znaczy tak, z tego co wiem, spróbujemy zrobić tak, że... Czekaj, ja się zacznę teleportować. Spróbujemy zrobić tak, że ja się będę chciał... Tutaj. Będę chciał być razem z kodeksem, w sensie być... postępować zgodnie z kodeksem, ale przed tym, przed rozmową z Sową, zrobię save'a, a czy skopiuję save'a. Bo z tego co ludzie pisali, to lepiej jest właśnie najpierw zrobić to z Sową, że postępują zgodnie z kodeksem, bo to jest łatwiejsze i krótsze, znaczy może nie łatwiejsze, ale jest krótsze. Zrobimy to zakończenie i jak je przejdziemy, to wkleję tego save'a, który jest przed tą rozmową z Sową i wpierdolimy Sowie. Ale jakie są zakończenia inne, to ja nie wiem. Nie znam się całkowicie. Ktoś ten, jak będziemy w momencie blisko wyboru jakiegoś ważnego, to dajcie mi znać po prostu. Kto się zna? Ty, Jojo, zakładam, że się znasz, bo przechodzisz grę za pierwszym, drugim razem, tak? Bossy. Bla, 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 bla. Dobra. Dostałem coś tam stąd. Czy ja coś jeszcze chcę tu zrobić? Halo, babo. Mam jakąś ten? Nasionko? Recovery Charm. Co to robi? A, teraz mogę cofać ten, tak? To? Immortal Severance Scrap. Jeszcze raz pogadamy. Barbara z Genshina, możliwe. Tak, Bully mówił, no. Give God Seed, nie mam, dobra. To co, idziemy chyba od małpek w dół. Od małpy bossa. Bo tam chyba będę napierdalać... tego? Chciałem powiedzieć, nie wiem czemu, kota? jak to się nazywa? Węża. Jak tam wam tydzień minął w ogóle? I... piątek 13. Kiedy stream z Genshina? Nigdy. Przenigdy, kurwa. W niektóre... weebowe gry jestem w stanie zagrać. Na przykład w sumie niektórzy mówią, tak jak Bulbi, że weebowy jest nawet Dark Souls. O, fuck, tak się nie da. Okej. Okay. Szybko minął. Na tobie tak, bo ty miałeś urlop. Ja dużo się działo w biurze, jak cię nie było. Zakończenia powrót nie zrobisz, bo to przed Genchiros takich sekretnych. Zostaje ci oczyszczenie, ale rupie po zabicie sowy przed smokiem. Okej. Okay. Mówię, będę potrzebować w momencie, kiedy to, takie wybory się podejmuje, bo ja nie wiem, jak bardzo przed sobą jest przed sobą. Znaczy między sobą a smokiem, tak? Ja nawet nie pamiętam, kiedy się smoka bije. Do góry! Wrzeje Peggy, chłop napierdziela i mówi, że nie jest mojego zjebem. Hipokryzja, dokładnie tak. W ogóle już całkowicie nie mam tych kuleczek, fuck. Ale Genshin, no wracając do tego, tych weebowych gier, Genshin całkowicie odpada. Najbardziej weebowa gra, w jaką grałem, oprócz Sekiro, bo Sekiro to jest... 100% Japonia. Tu nie da się inaczej tego powiedzieć. Ja w tą grę gram tylko dlatego, że to jest From Software. To jest chyba Final Fantasy XIV. Ale to grałem głównie dlatego, że szukałem MMO. Bo ja jako fan WoWa, no to... coś tam musiałem spróbować. Szczególnie po tym, że... proszę nie widź mnie, ta małpa jest przejebana. Jestem wolny, szybciej! Tak, małpa z dwiema katanami. Nienawidzę jej. A to nie jest ostatnia, która tu jest w tym miejscu. FF14, najbardziej weebowa gra ever. Jest weebowa, jest chuj weebowa. Dlatego mówię, że to jest najbardziej weebowa gra zaraz po Sekiro, w jaką ja grałem. Jak zabijesz Sowę, jest smog, więc jak zabijesz Sowę, zobacz w Google. Tam musisz posłuchać i jest to, że będziesz się bić wtedy z drugą Sową. Tam będzie była... Smoka już nie zrobić. A nie, smoka musimy zrobić. Smoka musimy zrobić, bo ja do smoka mam podmieniony skin. Bardziej mi zależy na smoku niż na drugiej walce z Sową TBH. Ja tu nie jestem, przypominam, żeby robić achievementy. Ja tu jestem po to, żeby zabić jak największą ilość bossów. Jak nazywała się strona z mapą Elden Ringa, gdzie są wszystkie te kamienie? F-E, F jak fiut i E jak extra. Life. Fextra life. Dobra. Ja pamiętam, że tutaj są też małpki. Tam o. Ja bym chciał się tu chyba wbić gdzieś, nie? Górą. Bo tu mogę troszeczkę tak od plecków zajść. Hyc. Jeszcze wyżej. F jak flat. Może być. Zażenowany. Tutaj chyba nigdzie jednak niżej nie zajdę. Dobra. Zopnij się tutaj.
Bo tam są małpy po tej stronie i na tej wysepce też są małpy. I tam jest przejebana jedna małpa, której ja bym bardzo nie chciał bić. Mam nadzieję, że nie dostanę trucizny, jak pójdę tędy. O, to jest ta małpka. Teraz tak, jak tam wejść, żeby ją po cichu zajebać, żeby ona mnie nie zauważyła? Dobrze. Dobra, bo ona byłaby wkurwiająca, jakbym jej nie zabił. Mam ninjutsu tego. Jak musisz wszystko zrobić przed smokiem, jak będziesz już mieć załatwione, to chyba idziesz normalnie na smoka, tylko po smoku nie zrobisz, ponieważ spoiler, wszystko się pali. Jak nie pokażesz następnego bossa First Try, to gramy w Monster Huntera? Nie. Próbowałem Monster Huntera, bo sam pomysł gry Monster Hunter, to jak to, działa... O, kurwa. To jest bardzo fajne. Monster Hunter mi się bardzo pomysł podoba. Ale niestety to jest zbyt japońskie i ja się od tego tak odbiłem, że to jest masakra. Dobra, teraz ten, kurwa, pijany mistrz ostrzy. Ta małpa wpierdoliła mi w poprzednim przejściu więcej razy niż niektóre bossy. Patrz, co on robi, już... Wiecie co? Ja go chyba pierdolę. Nie chce mi się go bić. To jest strata czasu. Waste of time. Ja tylko chcę itemy, które tutaj są. Dziękuję. Pieniądze. Małpka wchodzi. Wchodzi, kurwa, do trucizny. Fako. Dobry, po małpie? Tak, po małpie już jesteśmy. Siemanko, Tetris, dobry wieczór. Chłop pewnie zrobił Aria, grał w finala. Nie, zrobiłem... Moko faceta. I byłem łucznikiem. Palico? Co to jest palico? Dlaczego tak bardzo? No bo one mnie nienawidzą. Widziałeś, kurwa, co ona mi zrobiła? Ta małpa zrobiła mi więcej krzywdy niż ja jej. Poprawiłeś zagrożenie z chemii, no to gratuluję. To teraz mamy wolne, tak? Koty z MH. Uuu! Te koty z majtkami na głowach, tak? Co tam chodzą za tobą. Nie możesz mieć peta kota. Gdzie idę? Czemu ja jestem na samym początku? Miałem skręcić, ale zapatrzyłem się na czat. Co mko człowieka? To jak furas? Nie, to jest ten. Jak do WoWa teraz weszły smoki, smocza rasa, to community, bo w community WoWa bardzo ludzie się też wkurzają na furasy przez niektóre rasy w grze, to nazwali ich, że to są ludzie, którzy już nie są furasami, tylko są scaly boys. Furs, o, Sona. Po smoku Ashina się pali całkowicie, ale to miałem w poprzednim przejściu, jak przechodziłem. U mnie wszystko płynęło, chodzili kolesie właśnie, kurwa, z tym. Z miotaczami ognia i no i biłem demona nienawiści. Nieważne co zrobimy w tym przejściu, ja chcę bić demona nienawiści, bo to jest moja ulubiona gra i ulubiona walka w tej grze. I chyba boss ulubiony też w tej grze. Jednocześnie też jest bardzo trudny, ale ta walka mi się sama w sobie mega podoba. Po tym tygodniu obrywanie metra na przetrwaniu na stalkerze to... O, zapomniałem o tych kolesiach! To coś pięknego. Dobra, ja to pamiętam miejsce. Tu potrzebuję ninjutsu na pewno. No daj mi to, kurwa, podnieść! Halo? Proszę mnie nie zarażać HIV-em. Fuck! Jestem toksyczny jak weteran Dark Souls 3. Wait, what? Ała. Czemu nie mogę przeskoczyć przez nich? To jest coś, kurwa, niewidzialnego? No idź! Czy one mi blokują, kurwa? Fuck off. Ej, tu... Coś tu się odjebało i nie wiem co do końca. O, tu jest, kurwa, smok, a czy ten? Wąż! Bo ja zmieniłem przecież jego... Zmieniłem jego model! Okej, Dobra, to pójdźmy dołem? Górą? Tu jest też wąż, tak? Okej, dobra. To może być lekko problematyczne, że ja tego węża nie widzę. Ale tylko lekko. Smok mnie zobaczył, czy co mnie zobaczyło? Ja wchodzę w jego model i o tym... nawet nie wiem, dobra. To już pamiętam. Czy ja tam doskoczę, czy ja tam muszę jakoś ten... Teges? O nie! Tomek! O nie, well... A, tędy. Dobra, Tomek, spokojny. O,
Dobra, małpko. Idź tam, zbieraj agro. Kurwi, Tomka. Ja nie pamiętam, jak to ma działać dokładnie. Pamiętam, że mam wyjść tutaj, tak? I jego chyba w ogóle mam nie ruszać tutaj. Czy ja źle pamiętam? Ja tu przyszedłem tylko chyba po to? Tak. Po wysuszony owoc. Czy ty dałeś Tomka do sekiro? Tak. Tak. Tomek jest po pierwsze jako byk, po drugie jest jako... jako wąż. Jak mówisz to... Ej! Wy ciągle mówicie, że po pierwsze, czemu ty to robisz małpą? Czemu ty to robisz Tomkowi? Czemu nikt kurwa nie widzi, że to ja tu jestem kurwa poszkodowany? Przepraszam bardzo. Proszę nigdy w życiu nie oskarżać ofiary. Bo to najgorsze, co możecie zrobić. Dobra. Uff. Tu się chyba jakoś da wyjść tyłem, nie? Albo górą? Tutaj? Nie. O. Ja gdzieś tu, a tam na górę? O. Przepraszam bardzo, przychodzisz z bagietką i opierdasz się od tyłu. No właśnie, bagietką, a oni mnie od razu zębami, czaisz to? Gdzie jest sprawiedliwość? Jak tu byłem pierwszy raz, to nie widziałem, za cholerę nie widziałem tego wyjścia tu górą. I myślałem, że jakoś muszę koło tego węża przejść. I tak podszedłem, miałem pełny HP. Podszedłem, uderzyłem tam Mikiri, nie Mikiri, to się nazywa... Jak to się nazywa? Ichimonji. A on tylko zrobił takie BUM! Bokiem i mnie złanshotował. I wtedy wiedziałem, że to już... O nie, to jest to miejsce. Dobra, teraz tu idziemy, tak? Nie lubię tego miejsca. I tu będziemy mieli podwójną małpę zaraz. Znaczy zaraz, jak przejdę dalej. To też nie jest takie oczywiste, że ja przejdę dalej. Tak szybko. Czy tu gdzieś na górze nie ma Gordsida? Na przykład tam? Bo ja nie pamiętają. Dzisiaj ending? Co ty, broń Boże? Nie ma opcji. Dobra, tu jest masa tych kolesi, którzy szczelają. No, co mnie zobaczył? A z kolesiami, którzy szczelają, jest taki problem, że oni mają zajebisty wzrok. Znaczy w tym tygodniu? Nie powiem ci nawet. Ja nawet nie wiem, nie pamiętam, na jakim ja etapie gry jestem, szczerze mówiąc. O nie, spulowałem. Shikibiki, Shirahagi. No nie! No nie! Dobra, wiecie co? Pierdolcie się. Ja tylko chcę loot wciągnąć. Cały, który tu jest. A co się będzie działo dalej, to mnie nie obchodzi. Zaraz się rozprawimy z Shirahagi. Nie boli w ogóle. Jestem nieśmiertelny. No tam się miałeś! Jeszcze raz. Hyc i tu do góry. Czemu teraz zniknęło? Hyc. I tu, no. Proszę, proszę się uspokoić, kurwa. Ile razy mam prosić? O, dobrze. Siemano. No i na dole znowu. Czy tu są jeszcze jakieś itemy? Tam są jakieś itemy. Ała. Podniosę itemy, zresetujemy wszystko i pójdziemy na mini bossa tylko. To nie ten przycisk, który chciałem kliknąć! Easy dodge. Nie, nie, to nie ten przycisk! Tym przyciskiem się w Elden Ringu podnosi! Dobrze, pelety. Muszę więcej peletów kupić, ale nie wiem gdzie. Baba z Elden Ringa ci zdechła? Jaka baba? Dawaj, pomożemy ci. Powiedz mi, która i... Bo na Elden Ringu się znam bardziej niż na tym. W ogóle słyszeliście przeciek na temat DLC do Elden Ringa? Jest przeciek do DLC do Elden Ringa, który mówi o tym, że ma być znowu taki gauntlet, czyli bicie, tak jak w Sekiro, że można bossy bić jeden po drugim, po trzecim, po czwartym. Ta baba, co miała się jej tatusiowi list dostarczyć, ona ma zginąć. To tak się kończy jej questline, generalnie. Że dostarczasz list tatusiowi, gadasz z tatusiem, później gadasz z dziewczyną, tatuś przychodzi na miejsce tam, gdzie jest dziewczyna i dziewczyna jest martwa. Tak się kończy ten questline, niestety. Czekaj, Dobra, minus jeden. Chodź tutaj, się bijemy. Oh,
Miałem mu po mordzie skakać, jak to robi, nie? O, fuck. O nie! Za późno skoczyłem. To już ostatnio wykminiliśmy, że da się mu skakać po mordzie. No nie, znowu za późno skoczyłem. Plus tego, że tu jest ciasno, to jest to, że tu jest ciasno. Minus tego, że tu jest ciasno, to jest to, że tu jest ciasno. No przecież podskoczy... Ała, idealnie. To był bullshit. To był bullshit. Yo. Nie, no teraz! Kurde, OP jest to! O Jezu. Śmiertelne ostrze. No przecież idealnie skoczyłem. To nie, to było chamskie. Nie wiem, co się dzieje, bo nie widzę kamery. Czemu mi się, kurwa, target zmienił? Żółwie, dobry wieczór. O co chodzi z kudłatym? To jest mod. To jest mod. Tam masz zginąć. Ej, przepraszam bardzo. Niewinnych? Niewinnych? Ja tu ratuję świat. Kudłaty to jest mod. Mod, znaczy kudłaty i wiele, wiele, wiele innych modów tu jest jeszcze. Znaczy zmiany modeli postaci przede wszystkim. No nie, chodź tutaj, tu. Bo tam cię koledzy zobaczą. Nie szczyluj, podejdź. Zjebałem. That's on me. To też zjebałem. Nie! Nie! Tak? Najgorsze jest to, że on mi naprawdę w jednym... Czemu ja próbuję zrobić ten... Czemu ja próbuję zrobić ten Mortal Blade tak za wszelką cenę, jak nie powinienem? O! Mogłem! Mogłem, a nie zrobiłem! I teraz zjebałem, dobra. Wstawaj szybko. Wstawaj szybko, bo mu spada. Podnieś się. Chyba ktoś mnie tam z tyłu zobaczył. Okej. Mamy to. Prayer beat. Pięknie. Powodzenia, Jojo. Odłamy światło, tak. To, co ci Tetris napisał, dokładnie. Widzę, że... Zajebiście, że sobie sami pomagacie nawzajem. To jest miłe. Tam na górę, tam to widziałem na... O, tamto. Tam się chyba wchodzi inną stroną, nie? Od małp gdzieś tam. Czy ja już teraz będę miał małpy? Dwie małpy tutaj? Bo mam zero soczków. Siemano. A, okej, okay, koniec. Gdzieś do góry skakało? Czy ja dobrze pamiętam? I tam była sake i coś tam? Jakoś musimy zbierać jak ty tylko na modach i cheatach. No tak to jest, no nie. Nie, dopiero co małpę zabiłem, no. Czemu dzisiaj akurat to jest? To jest od razu ten, druga jej faza, nie? Ja mam zero soczków, więc to jest do wyjebki. Fajnie, że z małpą poczekałeś, tak. Druga faza od razu, tak jest. Jak tylko zbiję pierwsze serduszko, że tak powiem, to przyjdzie druga małpa. Tak to działa, dobrze pamiętam? Ale to mam mniej HP, widzę. O Jezu, jestem w strasznie słabym miejscu.
A, jeszcze krzyczy. Fuck, myślę, że to już koniec. No nie. Halo, czemu target straciłem? Nie! Przecież już nie masz HP. To jest wyjebka i tak, bo ja nie mam soczków. Jak tylko druga małpa przyjdzie, to ja jestem w piździe. Ała. Ała. Nawet zanim druga małpa przyjdzie, to jestem w piździe. Nie, mam pelety. Ale nie manuję ich, szkoda. Bo teraz dopiero się chaos zacznie. Teraz jest prawdziwa walka Ornstein'a i Smauga. I trzeba baitować tak, żeby zajebać najpierw tą małpę. I tu się już przydadzą petardy generalnie. Umrzyj. O nie, miałem umrzeć, fuck, no nic. Bra. Więc muszę jakoś pierwszą fazę, jak zabijam tylko tamtą małpę, zrobić w taki sposób, żeby jednak nie marnować. Nie marnować tych emblemów na Mortal Blade'a. Potem jest druga czarna, normalna małpa bez miecza. Tak, wiem.